Witam was bardzo serdecznie. Przed wami Cypress 2 Bunt Elfów i kampania Przymierza Elfów. W głównej roli nasza niezłomna driada Capriel, która nie ma nic w ekwipunku i nawet zginęła ostatnim razem od ciosu cyklopa, który atakował nasze miasto. A czy generalnie to on miał rozkaz atakować naszą dowódczynię? No, żeby to przeżyć, to potrzebowałbym albo większego poziomu miasta, albo dwóch takich eliksirów ochrony, bo jeśli bym nawet dał ten eliksir driadzie, to wtedy miałby na strzała wyrocznie. Koniec końców nawet i tak sytuacja się rozwiązała dobrze, ponieważ ona i tak dostanie spokojnie ten poziom trzeci, więc już maksymalny. A reszta armii i tak będzie dalej mogła zdobywać poziomy. O, tu mamy bardzo fajną armię. Sporo doświadczenia, a dowódcą jest zwyczajny goblin. Tu jestem! Który przecież może z łatwością zostać otruty przez naszego złodzieja. Dlatego z tego skorzystam. A co do w ogóle elfów jeszcze? Elfy, które właśnie tak jak złodziej nie potrafią latać, tylko poruszają się, nie mogą korzystać z udogodnień wynikających z poruszania się po drogach, czyli nie tracą jednego, a dwa punkty ruchu, ale za to każdy z elfów po drzewach traci dwa punkty ruchu, a nie cztery. Taka jest różnica. Więc coś za coś, ale to na dłuższą metę jednak wydaje mi się, że gorsze rozwiązanie, bo mogąc już korzystać z dróg, nie mogąc korzystać z lasów inaczej, lepiej, no to jest według mnie gorsze rozwiązanie, bo później można sobie brać umiejętność poruszania się po lesie, albo zakładać odpowiednie buty, albo mieć czar. No można to jakoś zawsze zniwelować, a nie ma niczego, co mogłoby nam dać poruszanie się po drodze tak jak należy, czyli ze stratą jednego punktu ruchu. O, mamy tutaj miasto, mamy tu rózgowiczkę. Sprawdzić by trzeba było takim mniejszym entem nawet. Czy jest tu coś, co mogłoby wzbudzać obawy? O, dowódca ze smokiem zagłady. No, zdecydowanie może wzbudzać strach, no bo jednak dwa ciosy tego smoka zagłady i jest po mnie. Musiałbym go bardziej osłabić. Ewentualnie użyć tej kuli. To by obniżyło mu o 13 obrażenia. To zadawałby wtedy 27. Więc trzy ciosy mógłbym przeżyć. Ktoś musiałby i tak zginąć, mi się wydaje. Przecież mógłbym spróbować zrobić tą walkę z tym, co już mam. Mogę jeszcze szkielecik przyzwać. Gdyby nie fakt, że jest tam zombie, to bym ja tutaj poranił porządnie tego smoka zagłady. A tak, no to niestety, ale nie da rady. Ale aż mnie korci, żeby tam wejść i coś zrobić. Chociaż z drugiej strony jest to zaledwie dowódca drugiego poziomu, także znalazłeś mnie. Po prostu wystarczy, że go w jakiś sposób tutaj sprowokujemy do podejścia. O, pociekł gdzieś dalej. O, odłożymy sobie w czasie ten atak. Szkoda tylko, że złodziej, mając 80% szans, nie dał rady nawet zrobić tutaj dwóch zatruć w tej turze. Ale tu już poszło dobrze. Możemy tutaj ruszyć. Nie starczyły te obrażenia, jeszcze jak na złość. Oczywiście obaj musieli być szybsi.
nie za fajnie. Ty się obroń, ty jego dobij i tutaj uzdrawiamy do pełna tego naszego centaura. No tej jednej trutki więcej brakło. Okej, właśnie to są te punkty doświadczenia, które brakowały. Teraz masz 50 obrażeń. Fajnie, że ten przelicznik właśnie jest taki, że zaokrąga ci te obrażenia. W ogóle dobry mają przelicznik, jeśli chodzi o obrażenia przy awansie ci łucznicy, bo myśliwy tutaj ma plus 5, bandyta aż plus 8 do 10 poziomu, później plus 4, zbójca plus 6 ma do 10 poziomu, później ma plus 3 obrażeń od 10 wzwyż. To naprawdę dobrze to wyglądają takie liczby. Liago? Gdzie? A, tam jest jakiś pajączek olbrzymi, czarny. A dobra, kierujmy się teraz tam. Liago? Załatwmy to. Tutaj zobaczmy, jak to będzie, bo musimy jakoś zmusić albo zachęcić dowódcę nieumarłych, rycerza śmierci, żeby tutaj do nas podszedł. I tym samym, żeby go pokonać, żeby go potruć stosowną ilość razy. To może spokojnie wejść, Różgowiczu. I sobie to przejmiesz. To jest złodziej, no i na razie tutaj w promieniu, w zasięgu wzroku nie widzę tamtego rycerza śmierci. Nie wiem, czy tutaj przywoływać Enta, może jednak nie, bo ta pana się może przydać do trochę innych celów później. O, ale widzę, że już sam nadchodzi. Dobra, podejść tutaj, żeby tylko zobaczyć, co tu za nim idzie. Jakiś Nosferat. Okej. I ty jesteś tym smokiem zagłady. Okej, mamy tylko pieniądze na jednego złodzieja. A ty może coś dasz radę zrobić? Z prędkością byś dał radę. Pani Driada tam też nie dojdzie. A nie, jednak dojdzie. Okej. To dla złodzieja tutaj prędkość. Później wyślemy drugiego. Znalazłeś mnie z przyjemnością. 70%, więc ty masz trzeci już, a nie drugi. Poszedł na chwilę w mgłę wojny i dostał poziom. Tak to sobie sprytnie wykalkulował. Nie wiem, czy tutaj nie dać większego enta, ale to też może dać mu brakujące doświadczenie. Patrzmy. Maksymalny, właśnie nasz trzeci. Tu nie będzie awansu i tu nie będzie awansu. Atakuj smoka. Smok jest jednak tutaj najgroźniejszy. Może jeszcze jeden atak się uda wyprowadzić. Doskonale. To była dobra decyzja. Więc smoka się nie musimy tu obawiać zbytnio. I wchodzimy w to. Będą uciekać, super. Niech próbują. Dobra, bardzo dużo doświadczenia tutaj. Główna armia została pobita. Szkoda, że nie mam już many. To bym jeszcze tutaj tego Nosferata mógł nawet dobić. Oby tutaj nie przyszło mu do głowy Botowi, żeby mnie zaatakować, bo to różnie może być. Jak tu z naszym doświadczeniem? No jeszcze brakuje ci 180. Ale dasz radę to zdobyć. O, tu się dzieją te właśnie niedobre rzeczy. No, zabiję miną. Kurde. Niestety, z magiem to tak właśnie bywa, że jak złodziej wyzwie na pojedynek, tutaj zbyt wiele argumentów przeciwko niemu nie mamy. Ale dobra, to się uzdrowimy. Zytar nie miał tutaj
klanu by mnie atakować. Także... Kurde, nie tak. Otruj tutaj to raz. Otruj drugi raz, to jest pierwszopoziomowiec, także... Trujemy ile się da. Bezpiecznie to pokonać. Zobaczymy, czy będą walczyć w ogóle, czy uciekać. No, ale tak mi się wydawało, że będą walczyć jednak. Tak. Dobra. A to skoro tak, no to skorzystajmy z tego faktu. Najpierw ty. I później uzdrawiamy centaura. No i bardzo korzystnie wyszło. Jeszcze tego złodzieja tutaj dobiję, bo... Jeszcze mu przyjdzie do głowy jakiś pomysł. Żeby przypadkiem je wyzywać na pojedynek, no to... Raczej słabo by wtedy było. A gdyby miała normalnie punktów życia tyle, ile drugopoziomowy mag, czyli 75, to bym spokojnie uciekł. Ale nic takiego nie ma. A to jest więcej inicjatywy. Więc nawet w tej walce udało mi się być szybciej niż zombiak i Nosferat. Dobra, nasz Rózgowicz niech sobie idzie odważnie. Bo dlaczego by nie? Jeśli zginie, to trudno. O, tu widzę, że już idzie kolejna plejada gwiazd. Dwa widma. Gdzie? No tu, a gdzie? Jeszcze tutaj też kupię. 2, 4, 6, 8 plus 13. No to co ci zostanie? Jeszcze trochę punktów ruchu, tam z 5. Tak. Zrobi się tą walkę. Odblokuje się przejście, żeby tak naokoło nie iść. O, nawet uciekła. Tu jestem. Dobij to. No, Rózgowicz będzie pięknie tutaj zdobywał doświadczenie za takie armię. No i panie Lim Siva. Teraz się z tobą żegnamy tutaj. Dwa widma. Co, cokolwiek by tam nie chcieli paraliżować, to co nie. Ale widać, że nie będą chcieli. Okej, ucieknie widmo jedno. No nic. Załatwmy to. To ty dobijesz. Druga okazja. Fajnie. Fajnie to wyszło, że akurat ty sobie możesz dobijać takie jednostki. Jeszcze myśliwego będzie miał. O ile uprzednio go tu nie zapiją. Liago? Jeszcze Rózgowiczka z zombiakiem, no ciekawe. A, wyzwij to na pojedynek. Gdyby to była upiorzyca na modzie, to bym już raczej nie był taki odważny, bo mogłaby też walczyć i tym samym dałaby sobie radę, bo zadawałaby obrażenia. Torach. Popatrzcie! Nie umarli wznieśli tu olbrzymie miasto! Wizja była prawdziwa! Musiały planować atak. O, dzięki za odsunięcie terenu. Wyrocznia. Nie! Coś jest nie w porządku. To znaczy tak, z pewnością są tutaj, lecz Galean nie jest nimi zainteresowany. Od lat bez wysiłku broniliśmy się przed resztkami jej armii. Szukamy czegoś innego. Na północ stąd. Ich ataki były chaotyczne, ale wrócimy tu jeszcze i skończymy z nimi raz na zawsze. Nie możemy pozwolić, by ich liczebność rosła. To są milu ulubieńcy. Jeszcze dwa widma ma tutaj w stolicy. Czymś zapewne niebawem wyjdzie. Ale szybciutko się rozprawiliśmy tutaj z wojskami nieumarłych. Nie potrzeba było zbyt wiele czasu. Wyślij szpiega. Tu jestem. A ty sobie złodzieja zaatakuj. Skoro ukażesz. Ja
jeszcze takich dwóch złodziei? Będziesz miał myśliwego. Dobra, i ustaw od razu rózgę. No i pięknie. Olbrzymi czarny pająk musi zostać zaatakowany przez naszego potężnego enta. Najlepiej gdyby były dwa, no ale nie mam tyle many. Myślałem, że to zwykłe gniazdo pająków, ale przypatrzcie się. Pająki są osłabione z powodu bliskości otchłani, ale jednocześnie dążą do niej. Pozostałe pająki mogą być groźniejsze. Co? Osłabszy? O, rzeczywiście. A to nawet lepiej. No, raczej go nie ubiję, zanim zaatakuje, ale... I tak skorzystam z dwóch uzdrowień, to i tak będę w stanie się z tego wyleczyć, co mi zada. No nie, nie będę się bronił. Tak, tu będzie trutka, ale i tak nie będzie szybszy niż myśliwy. Więc ta trutka mnie nie interesuje. No i proste doświadczenie i proszę bardzo, trzeci poziom maksymalny na driadzie. Więc bierzemy sobie dowodzenie i kolejnego centaura do armii. Dobra, coś idzie. Jest też śmierć, a tutaj kolejny pająk. Taki sam, tylko że tym razem już nie jest osłabiony. Musiał coś atakować w takim razie wcześniej. Chyba, tak mi się zdaje. Tym razem się obroń. Też się broń. Teraz, jeżeli traficie, to nie dostanę trucizny. Dobrze. No i z łatwością się uzdrowiliśmy do pełna. Także nawet korzystnie, że nas zaatakował, nie musieliśmy marnować ruchu. I bierzesz dowodzenie i bierzesz sobie centaura włócznika. A na takie coś, to ja nawet bym wysyłał już jakąś drugą armię. Wiesz, tu coś... Tutaj powinno być coś z tą jamą, z tego co pamiętam. Tutaj na pojedynek cię nie będę mógł wyzwać. Panie Limsiva. Ja sobie na razie odejdę stąd. W razie czego... Capriel zaatakuje. Jeśli będzie taka potrzeba. No dobra. Sam tego chciałeś, kolego sympatyczny. A, walczą. No dobrze. Podejmujemy wyzwanie. Dobra, nieopierzonego wyleczę, niech ma. Uzdrawianie. I tu. Jeszcze raz tam podejdę. Czy tam coś się zadzieje? Nie za bardzo. No tu jeszcze ta Lafirinda zaraz usunie. Załatwmy to. Rózgę. No dobra. Trudno. Tu jestem. Ja jestem tu, przeatakujemy to. Nie będzie tak wesoło. Pospiesz się z przyjemnością. Tu jestem. No nie podejdę tutaj. Potrzebuję prędkości. Skoro
Pokażesz? Zapewne zombiak i tak mi zabije. Zwiadowcę, ale i tak sobie dam radę. No dobra, chyba że będzie uciekał, no to... To dużo mówi. Ja bym jeszcze się skłonił ku jednej prędkości, nie ma tego się... Ja lubię tym Rózgowiczem atakować. Takie właśnie niedobitki jakieś. Tym razem się obroń. Myślałem, że będzie jednak walczył. No cóż. Ale nawet tak. Bez brania obrony byłoby to samo. Co to ma znaczyć? Wojska wkraczające na cmentarz? To jest miejsce żałoby. Nie jesteście tu mile widziani. Przychodzimy z rozkazu Galeana. Przygotowujemy się do wojny. Każdy elf zdolny do walki jest dla nas na wagę złota. Nie sądzę. Galean już do nas nie przemawia. Nie wiem, w jakich złudzeniach trwacie, ale nie macie tu czego szukać. Jeśli tak jak twierdzicie, Galean wam sprzyja, to może pozwoli wam odwiedzić prawdziwy grób Lachlana na północ stąd. Być może nasz potężny Bóg pozwoli wam sprawdzić ciało awatara, by zamknąć je w grobowcu. Sprowadzić, nie sprawdzić. Bardziej jednak prawdopodobne, że staniecie się pokarmem pająków, które pilnują gniazda. Odejdźcie. Pająki przyjmą was znacznie cieplej niż my. Albo po prostu zabijemy tych zdrajców. O, czyli ja teraz muszę tam pójść, tak? Okej. Okay. Dobra, zrobię sobie może tego naszego poczciwego, nie wiem kogo tam, strażnika. Strażnika naszego trawnika. Masz trzech zwiadowców i się ciesz. Czego ci trzeba? Będziesz cieszył Michę. Pospiesz się! Dobra, tam będziecie robić. Gdzie? Skomasowane ataki. Dobra, nie podchodźmy może już tak blisko. Ty tam już sobie możesz. No, bo zaraz dostaniesz po ryju od zombiaka. A nie, jednak nie. Wola uciekać. Ciekawe, czy zaraz czymś tu nie wyjdzie przypadkiem. Pospiesz się! Zróbmy tu barykady ze złodziei. Będzie teraz coś tutaj? A, jest! No proszę! Widzę tam na dole zwawiniątko. To muszą być szczątki, po które przyszliśmy. Wezmę. Ach, nie mogę ruszyć. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę po nie sięgnąć. Wcale mnie to nie dziwi. Pozwólcie mi spróbować. Nie wątpię w to, że Galean sprzyja sprawie... Nie dam rady. To się nie uda. Spróbuję, jeśli można. Ciało Lachlana. Oczywiście, że tak. Mamy ciało Lachlana. Teraz wrócimy tu z powrotem. I co? Ciekawe, czy coś się zadzieje, czy nie. Wychodzi. A, wychodzi jednak rycerz śmierci. Dobra, nieważne. Ja tutaj chcę to sprawdzić. Czy tu coś się będzie działo? Niemożliwe! Lecz jednak. Chwała Galeanowi. Lachlan wreszcie zazna spokoju. Prędko. Zanieście to do grobowca pod wiatrakiem. Przechodzić lamusy. I co? Zanoszę to. Do grobowca pod wiatrakiem. I co? O, to się zadziało. Tu jestem. Te pościgi, te wybuchy. Pospiesz się z przyjemnością. Tak jest. To jest takie szukanie po omacku. Będziesz pewnie paraliżowany, co? Szkoda, że nie był pierwszy. Ten wojownik jeszcze na obronie bym dostał. Ale no dobra, trudno. Ciekawe, gdzie teraz jest to...
Gdzie mam to zanieść? Jakie miejsce? Gdzieś tutaj, tutaj, no. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tu jestem. Nie wiem, czy nas tutaj nam przysługuje to jakaś nagroda. Coś mi się nie wydaje. Spadaj mi tą ruinę. Mroczny władca i dwóch wtajemniczonych. Znaczy ja wiedziałem, że tam jest mroczny władca i dwóch wtajemniczonych, ale niech sobie zbada. Będziemy mieli widok na to, co tutaj jest. Dobra, pozbądź się jednego wtajemniczonego. Łatwiej mi uzdrawiać się z pojedyncze jednostki niż takie coś, niż obszarówki leczyć, no ale... Jedną już musieliśmy przyjąć. Bo nasza driada raczyła sobie po prostu nie trafić. Super, kolejny awans. 52 punkty uzdrawiania. To mi się zdecydowanie podoba. 200 sztuk złota i czarodziejska lutnia. Co? Armię Mortis? Zostaliśmy oszukani. Nie pokonamy tak dużej armii. Nie będziecie musieli. No tak, żebyś ty sobie dał radę tutaj jeszcze. Gdzie? Nawet tu mi się nie uda podejść. Ach. Dobra, chę dożyć. To ja tutaj jakiś w końcu może bym przypalenie sobie opracował. Pospiesz się! Bo ty możesz w sumie tego nekromantę w pojedynku ciągnąć dwa razy. I dobra. A w porządku. O to mi chodziło. O to, żeby nekromanty tutaj sponiewierać. Jak w Sylwestra po Piccolo. No, i tyle wystarczyło. Grabie. Dobrze, teraz na spokojnie. Uzdrowimy się do pełna. Będzie fajnie i sympatycznie. No, nawet jest awans. 55 punktów obrażeń. Cieszy mnie to niezmiernie. Tu jest sam smok zagłady, którego fajnie można byłoby osłabić szkieletem. Zobaczymy, czy nas będą atakować tutaj, czy atakują. To mogłem to zrobić inaczej. Możliwe, że te armie obydwie mnie zaatakują właśnie. Będzie trochę słabo. Jeżeli do czegoś takiego dojdzie. O, ale tu jest kolejny awans, dobrze. Nie było drugiego ataku. No dobra, trudno. Najwyżej tylko szkieletu nie użyję. Jakiś kolejny magic, ale to sobie złodziejem po prostu osłabimy. Dobra, spokojnie, jeszcze kolejny wejdzie, tylko szkoda, że pomimo tak dużych szans już nawet już się dwa razy zdarzyło, że się nie udało otruć. Tym ja tak próbował otruć czerwonego smoka, na którego są odwrotne proporcje, to by tak nie było dobrze. 20% szans na zatrucie, a tutaj 20% szans, że nie zatrujemy. Tutaj ciągle chybienia. Chociaż tyle, że wróg też chybił. I znowu. Po mordzie dostają. Ach.
ale armia się rozwija. Teraz tutaj idziemy po tą manę życia, która się nam pewnie przyda. I manę piekielną już zdobywamy nawet. Czego ci trzeba? Idź sobie do miasta, które też rozbuduję w sumie. Czemu by nie? Cóż teraz? Idziemy w sumie już na północ. Nie zostaje nam nic innego. Znalazłeś mnie. Ten złodziej może ze mną iść. Może się przyda. Gdzie? Ta mana śmierci, nie wiem czy ona będzie mi potrzebna, chociaż... Załatwmy to. Może jakieś czary tu będą. Gdzie? A mamy olbrzymiego czarnego pająka, którego będziemy mogli znowu chyba w ten sam sposób osłabić. A, zapomniałem, że to jest mój złodziej. No tak, tutaj byli moi złodzieje. Ja sobie tak o was po prostu zapomniałem. No sorry, chłopaki. 2, 4, 6, 8. Prędkość. To by jeszcze dowalić jakieś trutki. Jeszcze jeden do pomocy złodziej chyba by musiał być. Pospiesz się. Czego ci trzeba? Dobra, strzelimy to co należy. Widzę, że już postawa obronna. To poczekajcie i go tam odstrzelcie. No i bardzo dobrze, jeszcze jedna walka i tu będą trzej myśliwi. To już będzie w ogóle taka sieczka, że lepiej nie mówić. Tak, ten pająk. To poczekamy sobie z tym atakiem. Na razie jeszcze. Ja chcę tutaj wysłać Enta. Jeszcze jeden jest w ogóle. No dobra. To już są normalne pająki. Bez żadnych tam osłabień. Tu trzeba będzie trochę mocniej przyfasolić im, ale weźmiemy sobie jakiś oddział taki, zróbmy do osłabiania właśnie. I tego też. Stań sobie tu i będziesz też osłabiał to później. Mam tyle pieniędzy, że mogę sobie w sumie pozwolić na takie manewry. Zanim on to mi wybije, to jeszcze tam jakiś cios zadam. Dobra, ty uciekaj. No i dobra. Gdzie? Możemy dobijać. I bez żadnych problemów. Zdobywamy doświadczenie. Zwój Kronosa i różdżka szybkości. Ciekawe skąd to miał. O. No mówiłem, że się przydasz, chłopie. Co my tu mamy? Zwinność, błyskawica, więc mana życia jest potrzebna. Manę runiczną mamy. O, to ładnie. Tutaj jeszcze mentaminolis. Fajnie, że... No jeszcze słabość, to dobrze, że akurat wykorzystamy nawet manę przeciwnika. To też dobra sprawa. Tego często właśnie brakuje, że mamy jakiegoś jednego przeciwnika i jego many za bardzo nie możemy wykorzystać, bo po prostu no, nie mamy żadnych czarów do kupienia i nawet różdżek nie zdobywamy. No i z tej różdżki zwinności też będziemy mogli korzystać, więc zwinność tutaj nie jest mi potrzebna z tej wieży maga. Bardziej bym się skłonił tu nawet tej słabości, ale widzę, że tak nie bardzo. Ja sobie po prostu kupię co potrzebuję. To są przecież tylko pierwszopoziomowe czary. Niezbyt drogie. Nie no, gąszcz, rój, to już są moje czary. Chociaż tam sobie kupię zamiast opracowywać. Tam akurat. Czego ci trzeba? Na brak pieniędzy raczej nie będę musiał narzekać. Ty już nawet zdobyłeś poziom, no ale to. Nie zwiększy twoich obrażeń na tyle, żeby
tak bezpośrednio, bez trucizny okładać tych centaurów, tylko teraz oszukałeś, ty pająku przebiegły, ty jeden. A ty mendo jedna. Dobra, atakuj go. Ty spierniczaj stąd i ty jeszcze raz go dziobnę. No i przynajmniej tyle zrobiłeś. Czy twój kolega tam podejdzie? Podejdzie. To bierze nowych. Już nie będziemy tego skrzeszać. I robisz jeszcze raz to samo. No i oszukam. Pająk, no to on to ma... On to ma wyczucie. Dobra, ale... To będzie wszystko dobrze. Ty spróbuj uciec, pewnie nie uciekniesz. Uciekłby, ale... Bo trucizna nie weszła, ale... Oszukał w drugiej turze inicjatywą. No to jest po prostu... To tylko z botem może taka być sytuacja. Tyle szczęścia tylko bot może mieć. Nikt inny. Jaszczolud Meduza. A ta Meduza, Meduza. Trzeba to wystrzelać zanim się ruszę, albo jaszczoluda odprawić z kwitkiem, to prędzej już mogę zrobić. Tu będę miał obrażeń 114, 100... 60... No, akurat... Powinno starczyć, tylko no właśnie. Pewnie mają wyższy poziom, więc tam bym nawet drzewko wysłał, albo... Nie no, już was nie będę tak maltretował. Więc po prostu... Ewentualnie tu błyskawicą pierdyknąć dwa razy. Trochę szkoda tej many, mentaminolis tu prędzej. Tak, żeby tej meduzie odjąć tego życia nieco. A sobie mogę nawet moc witara zarzucić. Dużo nam przeciwników raczej tu nie zostało, więc korzystajmy z tych czarów. Teraz pytanie. Meduzy się pozbyć, czy jaszczoluda? Jaszczoluda się spróbuję pozbyć. Obawiam się tych chybień w sumie. Ale nic takiego się nie stało, więc jest dobrze. Tu kolejny wilkołak, to z łatwością się pokona. W sumie to już można nawet iść i skończyć tą misję. Ale tak coś mi się wydawało, że to tak na dwa odcinki jest. Mamy tutaj kolejnego zytara. W większości to są zytary. Dowódcy. Czego ci trzeba? No i teraz siekamy to. Mogę nawet do przodu wstawić jednego zwiadowca. I mamy! Trzech myśliwych, to teraz to już w ogóle będzie taka sieczka, że... Ale po prostu hordy się nie pozbierają. Chociaż już są w takiej sytuacji, że się nie pozbierają zbytnio. Talizman mrozu, dobra sprawa, to będzie na sprzedaż się nadawać. I wilkołaka sobie wejdziemy. Na szybko, bo to nie ma co... się z tym branzlować. Zytar odkrył szpiega, którego umieściłem w jego armii. Spoko, wyślę się kolejnego. No, nawet złoto już jest moje. Fajnie. Trzy jaszczoludy. Coś by tu rzucić tutaj jakimś rojem. Drzewo to nie bardzo, bo za wiele nie zrobi, więc tu bardziej moc witara i lodowa tarcza. Znaczy nawet dobrze, że tutaj znaleźliśmy na samym początku tą manę runiczną, że w ogóle jest ona dostępna tak szybko. To już nam pozwoliło zebrać dostatecznie dużo many, żeby rzucać teraz takie czary. No i teraz co zrobić? Chyba trzeba będzie przeatakować, żeby ten jeden po środku nie miał możliwości już atakowania i żeby nie zostawali obu.
jeszcze dostanie raz. W sumie. Dobra. Wypijesz po prostu sobie eliksir i tyle. Bez tam jakiegoś przedłużania na uzdrawianie. Bo mogłem tak zrobić, ale po co? Już i tak kończymy misję, więc... Tu był jakiś troll, tak? Tak. Tu był troll. Oczywiście musiał być szybszy, żeby mnie tu zranić. Wal po mordzie. Teraz ty się broń. Myślałem, że będziecie szybsi chociaż, no ale... Komu to potrzebne? O! Wyrocznia znowu awansowała. 58 uzdrowienia. Pięknie. Szkoda, że nie na wszystkich. A, to byłoby zbyt łapę. 235 sztuk złota i sztandar uderzenia. W końcu coś założymy takiego, cokolwiek ze sztandarów. Szanse trafienia. No niech będzie. Tutaj to właśnie tą kampanię to pamiętam z tego, że są kiepskie w ogóle artefakty i sztandary tutaj. Zbyt wiele dobrego tu nie można nawet zdobyć. Kolejne jakieś jaszczoludy z meduzami, tutaj dwa jaszczoludy. No sobie to przeatakujemy wszystko i tyle. A, nawet mogę to przejąć. Buty szybkości, tutaj jakaś meduza. Znowu Menta Minoris niech wejdzie. Ta błyskawica jedna starczy. Oczywiście czary klanów, bo przecież mamy tej many tyle, że nie zużyjemy tego nawet. Teraz się nie uda. Driada chybi. Dobrze, ona naprawdę nie zawodzi aż tak bardzo, bo... Magowie tutaj w buncie elfów to mają takie tendencje, by chybieć często. No dobrze, myśliwy jest na kolejnym poziomie. Przydadzą się, bo tutaj ta ostateczna walka, no jak widać, nie jest aż tak prosta. Dwóch strzelców tutaj będzie ładnie ostrzeliwać mi tyły. Trzeba będzie się ich pozbyć w miarę jak najszybciej. Też na czysto to nie jest aż tak łatwa walka, ale jest włócznik dowódcą, więc można... W sumie to już bym nawet mógł teraz... Tak jest! Wysłać tam po prostu odpowiednie służby porządkowe. Czytaj złodziei i po prostu podejmować próby otrucia tamtej grupy. O tak bez złodzieja to walka nie jest taka łatwa. Tak jest. Dobra, ciebie to ja tam mogę zwolnić. Nawet ten nasz dowódca z myśliwymi by się nawet przydał. Tutaj by mógł strzelca jakiegoś się pozbyć, albo strzelca i kleryka. Zobaczymy. Czy nie, zobaczylibyśmy wtedy, co by się udało, ale nie będę go tam wysyłał. Po co to? Komu to potrzebne? A dlaczego? Wystarczy, że tam złodzieje odwalą swoją robotę. Nie będzie potrzeba tutaj żadnych specjalnych środków. To mogę uzdrowić ciebie. Ale to już bez różnicy. No i się powoli zbliżamy do tego dworu Henryka. No. Tak!
Jesteśmy niedaleko miasta z moich wizji. Musimy przygotować się do walki. Czekaliśmy na to. Ruszajmy. Znaczy to ruszajmy. Trzech chłopów. Witajcie! Cóż was sprowadza do dworu Henwyk? Od dawna nie gościliśmy tu elfów. Musiała zajść jakaś pomyłka. To jest wioska ludzi. Nie jesteśmy z nimi w stanie wojny. Taka jest jego wola. Nie! To niemożliwe. Galeon nigdy... Zabić ich natychmiast! Z przyjemnością. Co? Zaczyna się sieczka. Początek całej fali wojen przeciwko Imperium ze strony elfów. Bo taka jest wola ponoć właśnie Galeana. A macie jeszcze wyższe poziomy. Dobrze wiedzieć. No tak, bo jesteście Imperium, które nie istnieje na tej mapie, więc możecie zdobywać kolejne poziomy, będąc na mgle wojny. No tak. Taka jest prawda, więc teraz się nawet nie pouzdrawiamy tutaj zbytnio, ale chociaż jest jeden poziom do przodu, to zrobimy tak, zrobimy tak. No jest wszystko w porządku. Po coś był ten zapas mikstur. Dobra, złodzieje. Mieliście się tu ruszyć, więc się ruszajcie. Znalazłeś mnie. Będziecie mi potrzebni. A, tutaj się zapomniałem zająć tym. A, ale widzę, że nie umarli, to chyba wolą do tego pustego miasta, jeśli mnie tutaj atakować. Znalazłeś mnie. Przyjemnością. Okej. Okay. O, nawet pomimo zrobienia dwóch kroków na wodzie, uda ci się dwie trutki zrobić. No nie. No ten już nie miał tyle szczęścia. No, nie mam szpiega wysłanego. To nieważne. Nawet nie podejmują próby walki. Nie dziwi mnie to ani trochę. Dobra, obejdźmy tutaj to dookoła. Zwój świętej siły. To jakiś giermas. Tak się strzela, panie łucznik. A nie tam jakieś pierdziołki wysyłasz. Dobra, awizo. O, dobrze, że chociaż chybie nie było. Dobra, bez jakiegoś tam dłuższego zastanawiania się. Po prostu to zabijmy. Smutki zapijmy. Cóż, będziemy się wzmacniać. Ale najpierw podejdźmy pod ten dwór. I już w następnej turze zaatakujemy go. Okej. Rozpocznijcie. 70% szans. Trochę słabo, że tylko jedna. Dwie. Trzy trupki. No i dobra. Być może to wystarczy, być może nie. Wzmocnijmy się teraz wszystkim, co posiadamy. Słabo się nawet nam nie przydała za bardzo. Dobra, tyle. Teraz użyjemy różdżki szybkości. Jeszcze tam jakieś zwoje były. W ogóle co by wziąć do kolejnej misji? Może ten zwój świętej siły? Kule słabości, a wezmę to ze sobą. Sztandar uderzenia. Talizman, buty i tą różdżkę. To zwojów sobie użyjmy. Święta siła. I ten szkielet się akurat nie przyda. Mógł być przydatny na tym tylko smoka zagłady, no ale nas wcześniej zaatakowali. W takim razie jeszcze tutaj mamy eliksiry jakieś, więc sobie użyjmy na tobie może, bo ty to jeszcze spłyniesz, nim się ruszysz. Tobie damy to.
ochronę. Jakie ty masz obrażenia? O, ładnie. Zamiatasz tam 93 punkty obrażeń. A ty masz trochę za mało, to 53, no to tutaj trzeba się tych strzelców pozbywać. No i pięknie, właśnie to jest kwintesencja driady. Po co trafiać, można chybiać. Jeśli byś miała szczęście, a mam więcej inicjatywy niby. Przeżyje nam tutaj wyrocznia. Tym razem wzięła sobie do serca uwagi pani driada i trafiła. A tu już będzie wszystko dobrze. No i dzięki trutkom złodziei udało się to tak naprawdę zrobić, bo strzelcy by tutaj sukcesywnie zamiatali moją drugą linię. Jeszcze kolejny awans na piątym poziomie, 71 punktów obrażeń naszego szarżującego centaura. To wszystko. Zdrada! Wytłumacz się wyrocznio. To nie wygląda na wolę Galeana. Bez wątpienia oni... To jest Galean. Czasem mówi inaczej, lecz jest to ten sam Galean, który przemawiał do nas poprzez Lachlana. Czuję to! Jego myśli są chaotyczne. Czasem wręcz sprzeczne. Jego głos jest potężny. Wzywa nas do walki. Dlatego krzyczałam, a raczej on krzyczał poprzez mnie. Nie unikniemy gniewu Imperium, gdy dotrze do nich wieść o tym, co się tu wydarzyło. Galean z całą pewnością ma swe powody, ale musimy je poznać, jeśli chcemy uniknąć wojny. Niby wygraliśmy, a tak naprawdę to... Wygraliśmy jedynie gniew... Gniew Imperium. O, tu jeszcze jeden wilkołak był. A, to sobie jeszcze powyjesz trochę. Nie wiem, czy tutaj jest czytane, chyba nie. Zgodnie ze swą obietnicą, Torak wrócił z Fyrwen do domu. Jednak żadne z nich nie kwapiło się do wyjaśnienia Ilumiel, co tak naprawdę się wydarzyło. Królowa widziałaby w tym jedynie bezmyślny mord, ale jej tam nie było. Nie słyszała, jak głos Galeana wydobywał się z ust wyroczni. Szlachetne elfy, zjednoczone wolą swego boga, walczyły ramię w ramię ze swymi dzikimi braćmi, nie bacząc na dzielące ich spory. No cóż, przymierze elfów, w końcu to może to przymierze elfów, chodzi o przymierze dzikich elfów ze szlachetnymi, a nie o sojusz elfów z centaurami. Dobra, mamy tu nasze przedmioty i do tego ta kula słabości. Wygląda jak kawałek mięsa. Dobra, drodzy Państwo, już ponad 50 minut, ale no, przy 40 minutach bym przerwał to co do 12-15 minut kolejnego odcinka było i skończenie misji i później to przedzielenie. To wolałem już zrobić dłuższy i tutaj zakończyć misję pierwszą. No i to tyle na dzisiaj. Wszystko widać było, wszystko zmierza ku temu, że rozpocznie się tutaj wielka, krwawa wojna z Imperium, bo tak każe Galean. A elfy nie wiedzą, co robić, no, słuchają tej wyroczni. Czym jest ten głos i czy jest to głos Galeana? No, nie przekonamy się o tym ostatecznie. Niestety, no to wygląda wszystko tak, jakby twórcy gry coś chcieli jeszcze dalej robić, ale... No, kontynuacja nie powstała. Oficjalna. Tak więc... Nie poznamy prawdy. Ale to wszystko na dzisiaj. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i na razie.